Witajcie w składance z stacji Olsztyn Zachodni i dzisiaj chciałbym pokazać całą składankę bez specjału na stacji Olsztyn Zachodni, jak widzicie. Jesteśmy na tej stacji i mamy taką stację trzyperonową. Pierwszy raz nagrywam z tej stacji, nagrywałam tą stację, ale z tej stacji jeszcze nie nagrywałam i zapraszam Was do oglądania. Tutaj mamy panoramę ładną. Widoku. Będzie jechał pociąg z Elbląga, czyli regionalne pociągi tutaj okolicy nie jeżdżą, ale zabierają samochody, budynki są zachodnie. Jesteśmy na trzecim peronie i zaraz tam wymierzy się pociąg. Już za minutę powinien już być na stacji, ponieważ przyjeżdża, odjeżdża o godzinie 13:35. O, już jedzie. Wjeżdża nasze radio. O! Ładnie się przychylało. Pięknie. O! No i mamy. Odjazd Regio do Elbląga. Pojechał. Teraz czekamy na Gryfa. Przechodzimy znowu na peron trzeci prawdopodobnie. Zerkniemy sobie jeszcze na przyjazdy. Aby zobaczyć, kiedy przyjeżdża Gryf. I drugi Gryf, i Zoramski. Słuchajcie, przechodzimy właśnie i sprzedajemy na przyjazd do pociągu. Teraz, czekajcie. Żeromski, 13:57, peron pierwszy, Gryf drugi. O, czekaj. 85, 158. Busy, bo to był też autobus. Można to zobaczyć, co? Nie. To jest napisane, czy... Ale tata, on jest... To jest na... To jest napisane, czy to jest bus, czy nie, przecież no. Ale przecież tam jest napisane. Jesteśmy na peronie drugim i czekamy oczywiście na pociąg Intercity Gryf. Mamy Olsztyn Zachodni. O, zapowiedź. Czekajcie. Tutaj? Tutaj. Pociąg Intercity Gryf ze stacji Olsztyn Głównym do stacji przez stację Elbląg, Malbork, przez stację Główną, stacja Oliwa, do podskrzydzenia Główne, Lęborg, Słup, Koszary, Jałogar, Stargar, przez Wilokie, jedzie na to, przesunąć wszelkim pociąg Intercity Gryf ze stacji Olsztyn Główny do stacji przez jednak Gryf jedzie na peron trzeci, a na nim jesteśmy. O, zobaczymy jaka lokomotywa. Czekajcie. 1054. Regio pędzące. O.
odjazd Intercity Gryf. Odjazd Regio z peronu drugiego. Pięknie odjechało. Pociągi zażegnamy. Jeszcze dwa pociągi albo troszeczkę więcej przed nami. Jesteśmy oczywiście chmury takie nieobiecujące. A Regio już sobie odjechało i czekamy na kolejny pociąg. A peron drugi. Moim zdaniem, kiedy już się kończy pamięć w telefonie, to powinno się włączać tryb wideo. Żeby ten, kto nagrywa, nie wyrzucił, żeby mu telefon nie wyrzucił filmów. I jesteśmy już na peronie drugim. Zróbmy wjechać tu. Czekajcie tu, a wjechał tam, na peron trzeci. Ja się tu nie martwię, byleby nagrać jakiś pociąg. Oż ten zachodni. O, sieć trakcyjna pod napięciem, zamknięcie grozi śmierci. No, właśnie brzmi zapowiedź Intercity Żeromskiego. No i za 3 minutki gdzieś, czekajcie, za 3 minuty już wjedzie. O, czy? A, wagony, bo przecież ten jest namaczony, ale dobra. No to ty będziesz Stadlerem, Żeromski jest Stadlerem i my oczekujemy na jego przyjazd. No, tutaj! O! No, wjechał Gryf, którego się nie spodziewaliśmy, przed Żeromskim i idziemy. O, jazd. Kurde, ale szybko piorun. Już nie nadążę. Pięć, trzy, pięć, 320, Żeromski. Wjechał na wschodzie, oś ten zachodni. Teraz szykujemy się na odjazd Gryf. Odjazd Żeromskiego z pięknym RP1. Gryf odjechał 85-106, tam już pojechał. Późno nagrać całego Żeromskiego, ale informuję was, że już wjechał. I zaraz odjedzie. Drugi Żeromski to jest akurat. O. Zupełnie niespodziewany Stadler odjeżdża. Żeromski był gwizd i jedzie. Flirt. Stadler. ED160046B 2150-158-5. Odjazd. To nie jest gwizdek odjazdowy, nie martwcie się. Flirt.
Flirt odjeżdża. O. I pojechał. Intercity Gryf. To znaczy Mamry, Mamry. To jest Mamry, to jest Mamry. Mamry, to jest Mamry. Bo już pomyliłem się, nie? Ale da się. Mogę. Trzeci. Odjechał Mamry z peronu drugiego.